Witam Państwa serdecznie po przerwie. Minęła 12, są południe. Zapraszam na kolejną sesję, którą poprowadzi mój kolega Damian Łojek i pokażę te aspekty monitorowania od zupełnie innej strony niż dotychczas. Nie będziemy wchodzili stricte w infrastrukturę, w pakiety. Skupimy się na użytkownikach. Damian, zapraszam. Witam serdecznie. Nazywam się Damian Łojek, jestem inżynierem do spraw bezpieczeństwa w firmie Passus. Natomiast dzisiejsza tematyka związana z NPM, APM, szeroko rozumianym badaniem wydajności aplikacji i sieci. Proszę Państwa, tak jak Grzegorz dzisiaj zaczął prezentację, pierwsza część, na której mówił o tych parametrach fizycznych, mówił o parametrach takich jak jitter, jak opóźnienia, straty pakietów, i one oczywiście są bardzo ważne w przypadku aplikacji no, ściśle konferencyjnych, czyli Teams, WebEx i tym podobne rzeczy. Natomiast na tej części drugiej chciałbym się skupić przede wszystkim na podejściu od drugiej strony, czyli jeżeli Grzegorz by już nam zdiagnozował, że problem leży po stronie stacji, a że wydajność sieciowa, wydajność aplikacji, serwera aplikacyjnego jest ok, no to szukamy tak naprawdę problemów po stronie samego użytkownika, bądź też stacji, na której dany użytkownik pracuje. I dzisiaj chciałbym przede wszystkim zaprezentować jedno z narzędzi, które w dość dużym stopniu ułatwia administrowanie stacjami, zarządzanie stacjami końcowymi, czy to będą Windowsy, Maci, czy systemy Linuxowe, oraz pokazać, jak można pewne problemy debugować, troubleshootingować. Dobrze, przejdźmy może od razu do krótkiej prezentacji. Ja sobie pozwoliłem przedstawić taki bardzo skomplikowany wykres. Mianowicie, bazując na doświadczeniu, bazując na rozmowach z klientami czy też ze znajomymi, no, w dzisiejszych czasach chyba każdy używa no, czy Teamsów, czy WebExa, problemy, które pojawiają się przy wykorzystaniu, przy użytkowaniu tego typu aplikacji, najczęściej spowodowane są po prostu problemem z jakością łącza internetowego. Może w biurach, tak jak pracowaliśmy w biurach, nie było tak bardzo popularnej pracy zdalnej, problemy te nie były tak bardzo widoczne z racji tego, że w biurach mamy dość mocno rozwiniętą sieć internetową, infrastrukturę internetową, bardzo szybkie łącza. O tyle w miejscach poza większymi miastami, tam już może być problem. I tak jak ludzie zaczęli wyjeżdżać chociażby na wakacje, żeby pracować sobie z jakiegoś końca świata zdalnie, czy też dobrym przykładem jestem ja, gdzie do cywilizowanego miasta mam około 20 km, więc jestem skazany troszeczkę na radiolinię i tak naprawdę jakość aplikacji, jakość dźwięku, wideo, które są oferowane przez aplikacje WebExowe, zależy no, chociażby w dużej mierze od tego, w którą stronę wieje wiatr, bo oczywiście mam przeszkody pomiędzy nadajnikiem, odbiornikiem, jest to radiolinia, więc każde drzewo, każdy krzak może powodować potencjalne problemy. Natomiast tak jak opowiadał Grzegorz, problemy te są do zdiagnozowania narzędziami, o których opowiadał, które nam bardzo ładnie pokazują na wykresach, po czyjej stronie leży problem. Natomiast zostaje ta mniejsza część, około 15% problemów, które są związane z jakby samymi rzeczami technicznymi, ze stacjami końcowymi, z użytkownikami, bądź też z systemami, na których dane aplikacje działają. Tutaj pozwoliłem sobie wkleić screen mówiący o tym, jakie są najczęściej spotykane problemy w przypadku, znaczy problemy w przypadku korzystania z usługi z aplikacji Teams. I on oczywiście mamy przykład kamery wirtualne, które nam nie działają, czy też sprzęt peryferyjny, który podłączamy do naszych komputerów, czy to będzie mikrofon, czy to będzie kamera, które są niekompatybilne z chociażby OS-em, na którym działamy, czy też problemy z logowaniem, bo aplikacja Teams, czy też WebEx jest w stanie działać, znaczy WebEx nie, natomiast Teams jest w stanie działać z poziomu przeglądarki, więc jakby te wszystkie elementy mogą nam wpływać na działanie aplikacji, na korzystanie oraz na jakby satysfakcję użytkownika korzystającego z danej aplikacji. Teraz tak.
Narzędzie, które chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować, to produkt Desktop Central, którego producentem jest Manage Engine. Jest to tak naprawdę jedno z narzędzi, które chciałbym przedstawić. Na koniec powiemy sobie o integracji tego narzędzia z innymi przydatnymi produktami, które wiążą się z dzisiejszą tematyką. Natomiast jest to szeroko rozumiana aplikacja, która pozwala nam z jednego centralnego miejsca, z jednej konsoli w pełni zarządzać systemami operacyjnymi. Czy to będzie właśnie Windows, czy Mac, czy Linux. I teraz tak, elementy, które przede wszystkim dzisiaj chciałbym przedstawić, to jest chociażby skanowanie patch managementu, bo aplikacja może na mnie działać z różnych powodów. Jednym z tych powodów może być brak aktualizacji. Znaczy działać może, natomiast będą występowały problemy. Po to producenci jakby wystawiają nam patche do pobrania, abyśmy je aktualizowali. W większości przypadków są to patche, które mogą dotyczyć bezpieczeństwa, rzadziej już akurat w tak dojrzałej aplikacji, jaką jest Teams czy WebEx, rzadziej będą to bugi, które będą nam powodowały braki pewnej funkcjonalności. Natomiast niemniej jednak zawsze pewne problemy mogą się pojawić. Drugą rzeczą to jest software deployment. I to też tak w zależności od tego, jaką mamy politykę w firmie, czy dajemy użytkownikom pełną swobodę w tym, co pobierają, skąd pobierają, instalują na swoim komputerze, czy chcemy to ograniczyć, no bo wiem, nawet z własnego doświadczenia znam ludzi, którzy aplikacje Teams pobierali z dość specyficznych stron, chociażby instalki.pl czy dobreprogramy.pl, gdzie, jak wiemy, często są jakieś dodatki w postaci add-onów do przeglądarki, czy też jakichś mniejszych czy większych oprogramowań, które mogą nam bruździć trochę w systemach operacyjnych. Najważniejszą rzeczą z całej palety z funkcjonalności Desktop Centrala wydaje mi się Remote Control. Jest to narzędzie, które pozwala nam w pełni integrować się z stacją, która jest, może być oddalona o, nie wiem, w zdalnym biurze, czy gdzieś na plaży, gdzie nie jesteśmy zapięci ani VPN-em, po prostu mamy dostęp do internetu, nie musimy mieć jakby bezpośredniego połączenia do naszej sieci korporacyjnej. Narzędzie, które pozwala nam dopinać się do sesji użytkownika, pozwala z nim współpracować na jego stacji, ale też pozwala nam przeglądać wszystkie pliki, które są zawarte na komputerze oraz w razie potrzeby bez potrzeby podejścia do stacji czy też pisania maila do użytkownika, że potrzebujemy to, to i to, a często użytkownicy są mniej techniczni, jeżeli chodzi o, no, jakby o są mniej techniczni, nie wiedzą czasami skąd dane logi można wziąć, gdzie dane pliki można znaleźć i jeszcze trzeba je gdzieś przesłać. W zależności od wielkości jest to mniejszy bądź też większy problem. Z ciekawych rzeczy, które jeszcze można poruszyć, to zarządzanie urządzeniami. No bo tak jak mówiłem na samym początku, aplikacja Teams, jeżeli korzystamy na laptopie, no to okej, bo mamy wbudowany mikrofon, mamy wbudowaną kamerę i jakby wszystko mamy w jednym, najczęściej są to sterowniki od producentów, więc raczej powinno wszystko działać. Natomiast jeżeli korzystamy ze stacji, które nie są laptopami, które nie mają wbudowanych kamer i mikrofonów, no tam może być różnie, bo to też wszystko zależy od tego, jaką mamy politykę w firmie. Czy pozwalamy użytkownikom podpinać dowolne urządzenia, czy po prostu ograniczamy do minimum, czyli zezwalamy tylko i wyłącznie na urządzenia, które są zakupione przez korporacje i których identyfikatory są wprowadzone do bazy Manage Engine, tak aby żadne inne urządzenie nie mogło nam się podłączyć. I tu chyba sobie, jeszcze kilka rzeczy właśnie, które dzisiaj pokażę, to właśnie skanowanie patch managementu, skanowanie inwentory, czyli wszystkiego, co do danej stacji jest podpięte, zainstalowane, łącznie z certyfikatami, łącznie z sterownikami do poszczególnego sprzętu. Pokażemy sobie alertowanie naruszenia polityk konfiguracji, bo z poziomu Desktop Centrala oczywiście możemy budować konfiguracje, mniej lub bardziej skomplikowane, wszystko zależy od tego, na co chcemy pozwolić naszym użytkownikom oraz sposób, w jaki możemy powiadamiać administratorów o tym, że dana polityka została naruszona. Remote control, czyli połączenie się do zdalnego komputera, pokazanie, jak to wygląda na żywo, oraz zakładka System Manager, czyli
przeglądanie wszystkich elementów związanych z zarządzaniem komputera. Od urządzeń podłączonych po pliki, które się na danym komputerze znajdują, po chociażby rejestry czy uruchomione serwisy. Myślę, że w tym momencie sobie przejdziemy do live demo. Ja mam jeszcze jeden slajd, który chciałbym zostawić Państwu na końcu. I teraz tak. Mamy konsolę zarządzającą desktop centrala. I tak jak mówiłem, przejdźmy sobie po kolei przez rzeczy, których chciałbym Państwu powiedzieć. Załóżmy sobie sytuację, że użytkownik, który zgłasza nam problem z działaniem aplikacji, tak naprawdę ten problem dotyczy nam właśnie chociażby urządzenia, które podpiął, czyli urządzenie nam nie działa. Jest to nowe urządzenie, które on zakupił, może go również używać w domu, nie mówimy tutaj o używaniu w biurze, bo tam najczęściej mamy dostarczany sprzęt przez korporację. Natomiast kupił słuchawki, chciałby z domu pracować, używać tych słuchawek i one mu nie działają. Słuchawki czy mikrofon, czy też kamera, nie ma to większego znaczenia. W zakładce Configuration mamy możliwość tworzenia konfiguracji, tak jak mówiłem, blacklistowania, whitelistowania urządzeń, które są dozwolone bądź też zabronione w naszej organizacji. I teraz tak, jeżeli chcemy sobie zrobić taką konfigurację, podejrzeć, no to oczywiście mamy tutaj kilka grup, kategorii urządzeń, które możemy podpiąć i chcemy sobie zablokować portable device, czyli różnego rodzaju urządzenia niesklasyfikowane w tej grupie. I takie urządzenia możemy sobie ekskludować. Jak wygląda wyłączanie urządzeń spod polityki? Dodajemy albo identyfikator urządzenia, albo dodajemy identyfikator vendora dla urządzeń, których będziemy używać. Czyli nie wiem, mamy urządzenia w firmie głównie, które są od producenta Logitech, natomiast w domu używamy czegokolwiek innego i zrobienie takiej polityki spowoduje to, że w firmie wszystko będzie działało, natomiast w domu nie. I trzeba byłoby taki wyjątek dodać. Oczywiście można to połączyć z odpowiednim zgłoszeniem od użytkownika, utworzyć z tego cały proces. Natomiast co się stanie, jeżeli taką konfigurację już sobie zrobimy? Mamy konfigurację, wypychamy je na stacje, którymi chcemy zarządzać, no i chcemy zobaczyć sobie chcemy sobie podejrzeć, czy dana polityka nie została naruszona. No bo jeżeli urządzenie nie działa, no to pierwsza rzecz, sprawdźmy sobie, czy cokolwiek nam zostało zablokowane. I tak naprawdę w ramach jednego widoku mamy, że wszystkie urządzenia, polityki są zaaplikowane na wszystkie komputery, które są podpięte do naszego desktop centrala, natomiast nie mamy żadnego zablokowanego urządzenia, więc tak naprawdę to nie tu leży problem, więc szukamy dalej. Co może być problemem w przypadku takiego, weźmy sobie dla przykładu, że to jest nasz komputer backoffice. Tak on się nazywa. Przejdźmy sobie do tej zakładki. Dobra, mamy. Drobne problemy przeglądarkowe chyba. Zaraz nam się powinno załadować, tak. Więc zobaczmy sobie w ogóle, czy dane urządzenie jest wykrywane. W USB Audit oczywiście nic nie mamy, natomiast podejrzmy sobie urządzenia, które są Sound. I widzimy, że tak naprawdę do tego laptopa jest podpięte słuchawki USB. Widzimy, że w kategorii Sound nie mamy żadnego urządzenia, które podpięliśmy, więc może to oznaczać dwie rzeczy. Może to oznaczać, że nie mamy albo sterownika, albo urządzenie po prostu jest uszkodzone. Do tego sobie też za chwilkę wrócimy, ponieważ oprócz tego, że mamy możliwość w standardowej konfiguracji, tutaj oczywiście mamy desktop centrala w wersji UEM ze wszystkimi możliwymi addonami, a jednym z tych addonów jest chociażby Control Device, który nam w znacznie większym stopniu umożliwia zarządzanie wszystkimi urządzeniami, które do danego komputera są podpięte. Natomiast przejdźmy na chwilkę do patch managementu, bo to jest jedna z rzeczy, o której też należy pamiętać i którą należy sprawdzić w pierwszej kolejności, jeżeli dostajemy zgłoszenie od użytkownika, że coś nie działa. Mamy naszego back office'a
i zobaczmy sobie, czy nie brakuje nam jakichś sterowników. I zakładeczka driver. Widzimy, że brakuje. Czy będzie, widzimy, że brakuje akurat do Bluetootha, do procesora graficznego oraz do karty sieciowej. To są trzy sterowniki, które mogą nam wpływać na działanie tego urządzenia. Jeżeli jest USB, to raczej nie, natomiast jeżeli byłoby to urządzenie Bluetooth, jak najbardziej brak sterownika, bądź nieaktualny sterownik, bądź niedziałający może powodować różnego rodzaju problemy. Dobra, będąc już przy patchach, zwróćmy sobie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mówimy tu akurat o aplikacjach Teams. Na części z tych stacji poinstalowałem. Jedna stacja, ten back office, to jest komputer fizyczny, dwie to są wirtualne. Jak wygląda w ogóle instalacja danej aplikacji? Czy ona jest zainstalowana poprawnie i czy jest aktualna? Weźmy sobie naszego back office'a. Jeżeli chcemy zobaczyć, z której wersji Teamsów dany użytkownik korzysta, to sprawdźmy w pierwszej kolejności, czy nie brakuje nam patchy do danego oprogramowania. Widzimy, że użytkownik podczas skanowania zostało wykryte, że jest nowsza wersja aplikacji Teams, która jest gotowa do zainstalowania dla tego komputera. Jak w ogóle działa ten moduł patch managementu? Otóż mamy tak naprawdę bazę, którą utrzymuje producent, który codziennie tak naprawdę ją aktualizuje. Jest to na zasadzie przetrzymywania bazy z informacją o tym, jakie są najnowsze patche, które zostały opublikowane. Jeżeli pobierzemy sobie tutaj bazę tych patchy aktualnych i chcemy sobie sprawdzić, czy jest wszystko aktualne, no to robimy po prostu skanowanie. Te patche nie są automatycznie instalowane, chociaż mogą być, natomiast sam Desktop Central porównuje wersje, które są zainstalowane i wersje, która jest ostatnio wydana. Jeżeli brakuje, no to mamy tutaj w postaci alertu informację o brakującym patchu. Możemy takiego patcha z tego poziomu sobie zainstalować dla wszystkich komputerów, bądź też dla komputerów, w których brakuje tego patcha. Natomiast skoro mamy informację o tym, że jest to wersja 1.4, czyli najnowsza, dostępna, no to chcemy zobaczyć sobie też, jaką wersję oprogramowania Teams ma zainstalowany użytkownik. Wróćmy sobie tutaj do zakładki Inventory. I zainstalowany software. Widzimy od razu aplikację Microsoft Teams i że jest ona w wersji 1.2. Więc pierwsza rzecz, którą byśmy polecali temu użytkownikowi, oczywiście wszystko w zależności od polityki, czy chcemy mu pozwolić na samodzielne zainstalowanie aktualizacji, czy nasza polityka korporacyjna mówi o tym, że nie może tego robić sam użytkownik i to my jako administratorzy zarządzamy wszystkimi poprawkami dla systemów. Jeżeli chcemy mu to automatycznie zainstalować, z zakładki patch, wypychamy po prostu konfigurację. Tworzymy konfigurację dla back office. Wyszukujemy sobie ten konkretny. Oczywiście możemy wysłać taki grupowy update i zaktualizować wszystko, czego brakuje, natomiast nas interesuje dokładnie to, co jest związane z aplikacją Microsoft Teams. I z tego poziomu klikamy po prostu Install Patch i taka aplikacja zostanie zainstalowana. Z drugiej strony pokażemy sobie też, ale to może przy toolsach, pokażemy, jak użytkownik samodzielnie, nie mając praw administratora, może zainstalować sobie daną aplikację, bądź też ją zupdate'ować. Bez konieczności jakby powiadamiania, że coś mu nie działa, że ma nieaktualną wersję, może sobie wejść, jest ikonka agenta, która pozwala na otwarcie portalu samoobsługowego i pobranie sobie niezbędnych aktualizacji. Natomiast spójrzmy sobie jeszcze na taki taki obraz mówiący o tym, ile sumarycznie brakuje nam patchy, ile jest zainstalowanych patchy i jak to wygląda w naszej korporacji. Otóż mamy tutaj co prawda tylko 4 komputery, z czego jeden jest wyłączony. Informacje o brakujących patchach, bo o tym, że nie mamy patchy konkretnie do Teamsów, no, może to powodować pewne problemy, bądź też nie. Natomiast jeżeli brakuje nam krytycznych poprawek,
weźmy sobie, no tutaj mamy 49 poprawek, w innym mieliśmy 85. Natomiast jeżeli brakuje nam krytycznych poprawek samych poprawek dla OS-u, to również może bezpośrednio wpływać na jakby jakość działania tego systemu, na jakość działania aplikacji na nim. Często jest tak, że jeżeli nie aktualizujemy stacji, z czego też ja jestem trochę przykładem, a dość długo nie wyłączam komputera i Windows usilnie mi każe go wyłączyć, odkładam to i tak to potrafi się ciągnąć przez kilka tygodni. Natomiast niezainstalowanie pewnych patchy powoduje wyraźny spadek wydajności całego systemu, przez co może też powodować problem z uruchomieniem serwisów, z uruchomieniem aplikacji i tym podobnych rzeczy. Więc jakby z tego poziomu też mamy możliwość podejrzenia, czego nam brakuje i grupowego zainstalowania wszystkiego w danej, na danej stacji. Dobra. Druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest narzędzie Tools. Narzędzie Tools pozwala nam na zarządzanie komputerem. To, o czym mówiliśmy. Jeżeli chcemy zobaczyć, bo użytkownik nam mówi, że nie może nam na przykład zainstalować stacji, nie może nam zainstalować aplikacji Teams na swoim komputerze. No ale my mówimy, ale jaki błąd wyskakuje? No nie zrobiłem screena i tym podobne rzeczy. Żeby podejrzeć sobie proces, możemy się dopiąć do konkretnego użytkownika. Mamy remote control, mamy komputer i mamy użytkownika. Nie musimy go odrywać od tej sesji, czyli on jest w stanie nam pokazać jakby, co dokładnie się dzieje w danym momencie. Zobaczmy sobie, jak to działa. Zaraz nam się powinien odtworzyć add-on dotyczący tego połączenia. I mamy. Jesteśmy dopięci do sesji użytkownika Damian Łojek. Jeżeli chcemy sobie podejrzeć, czy przypadkiem nie podmienia. A, tutaj jesteśmy, tak, jako użytkownik Damian Łojek. I teraz tak, użytkownik tam mówi, że nie może zainstalować patchy, że pobrał sobie instalkę i chce ją zainstalować. Więc możemy sobie uruchomić. Oczywiście to jest ten komputer, który ma 85 brakujących patchy, więc jakość działania na nim jest taka, że pewne opóźnienia są wprowadzane. Za chwilkę nam się powinno pojawić. Natomiast zanim nam się to pojawi, opowiem o jeszcze jednej rzeczy, o której wcześniej wspominałem. Mianowicie jest to portal samoobsługowy. Jeżeli nie chcemy, żeby... O, właśnie, nam się pojawiło. To sekundka. I widzimy informację, że aplikacja Teams nie może być zainstalowana, ponieważ brakuje nam dotneta konkretnego frameworka 4.5. Możemy kliknąć install, niech to sobie gdzieś tam w tle leci. Oczywiście potrzebne jest konto administratora, bo cały czas działamy z uprawnieniami użytkownika do sesji, którego się dopięliśmy. I niech on sobie w tle leci. Natomiast wracając do portalu samoobsługowego. Portal samoobsługowy jest widoczny tutaj z poziomu agenta. Jeżeli sobie rozwiniemy menu, mamy portal samoobsługowy. Jest to portal z oprogramowaniem, które jest dozwolone do zainstalowania dla poszczególnych grup komputerów, użytkowników, bądź też dla całej domeny. I tak jak widzimy, mamy tutaj wyświetlone dwie aplikacje dostępne dla użytkowników. Jest to Microsoft Teams i Microsoft .NET, którego brak właśnie nam się tutaj wyświetlił. No, oczywiście on sobie w tle leci, ja już wiem, jaki będzie result dla tej instalacji. Otóż zostanie wyświetlony błąd, że nie może być to zainstalowane i żeby spróbować manualnie. W takiej sytuacji zestawiamy konfigurację pakietów dostępnych dla użytkownika, wrzucamy tam dotneta i on z tego poziomu będzie sobie sam w stanie to wszystko zainstalować. Dobra, nie będziemy czekać, aż ten błąd wyskoczy, ewentualnie zostawię otwarte okno i do tego wrócimy, żeby Państwu pokazać. Natomiast jak wygląda dystrybucja w ogóle oprogramowania na tego typu rozwiązaniach? Mamy dwie paczki utworzone, ale weźmy sobie dla przykładu naszą paczkę, nie taką. Użytkownik chce zainstalować sobie aplikację WebEx i też nie chcemy, żeby on pobierał to sobie z jakichś nieznanych źródeł, bo część oczywiście wejdzie na stronę Cisco i sobie pobierze aplikację, natomiast część po prostu kliknie pierwszy link, który wyskoczy mu na wyszukiwarce Google.
jak się tworzy taki pakiet, bardzo łatwo i w bardzo przyjemny sposób. Po prostu zaznaczamy aplikację, którą chcemy udostępnić. W tym momencie tworzy nam się pakiet instalacyjny dla aplikacji Cisco Webex Meeting w konkretnej wersji. W międzyczasie, zanim nam się utworzy, no to jeszcze nie ma problemu. I widzimy to, o czym mówiłem, czyli problem z pobraniem z internetu, zbindowaną z aplikacją Teams, więc musimy to zrobić manualnie. Ale wracając jeszcze do software deploymentu, paczka nam się utworzyła. Ja już zamknę na chwilkę to. I teraz jak to wygląda od strony użytkownika? Jeszcze musimy ją opublikować. Przeskoczyło. Musimy opublikować w portalu samoobsługowym. Coś mi tutaj. Dobra. Tylko sekundka, ma jakiś problem. Bo ja klikam w ustawienia. Już sekunda. Przechodzimy sobie do zakładki jeszcze raz. Software deployment. I nie report, tylko to. I publikujemy sobie dla komputera, bądź też dla konkretnego użytkownika. Jeżeli zrobimy dla użytkownika, no to będziemy mieli informację. O, jeszcze sekunda, bo nam się pakiet nie stworzył. Dla Windowsa. Sekundka. Dobra. Templates. Jeszcze raz. Mamy Cisco Meeting i Create Packages. W międzyczasie on nam się będzie tworzył. Nie będziemy na razie przerywać tego statusu, bo znów nam się nie utworzy. Damy hide. I czemu się nie utworzył? Weźmy sobie dla przykładu tą paczkę. I create packages. Widzimy status, dlaczego? Aha, mamy failed'a. Dobra, ale ta nam się utworzyła. Widzimy trzy paczki dostępne i teraz publikujemy to dla użytkowników, bądź też dla komputerów, dla których chcemy udostępnić daną aplikację. I dajemy sobie na all computers. Dobra. I tak naprawdę od tego momentu, od momentu, kiedy opublikowaliśmy dane oprogramowanie, użytkownik powinien mieć dostępną aplikację do pobrania. Jak to wygląda? Zróbmy sobie znów remote control i weźmy jakiś inny komputer, który jest trochę bardziej spaczowany. Tak, teraz niech będzie. Akurat użytkownik zablokował sobie komputer, więc zalogujemy się za niego. Nasz portal samoobsługowy. Synchronizujemy sobie dane i za chwilkę będziemy mieli listę dostępnego oprogramowania do pobrania przez użytkownika, który jest aktualnie zalogowany. No i widzimy, jest nasz Webex dostępny. Z tego poziomu, nie mając praw administratora, bo uprawnienia, z jakimi będziemy instalować, są określane w ramach biura zdalnego, czy też serwera dystrybucyjnego i z poziomu tych uprawnień będzie instalowana dana paczka.
Tu nie jest to zrobione, on po prostu, użytkownik po prostu klika nam zainstaluj i tak naprawdę wszystko, co musi zrobić, żeby daną aplikację mieć w wersji, którą administrator pozwolił mu do... tutaj mamy. Aha, i mamy teoretycznie zainstalowaną. Potwierdźmy sobie jeszcze. I mamy aplikację WebEx Recorder. To tyle, co musi zrobić użytkownik, aby daną aplikację w danej wersji mieć. Jak widzicie, nie wyskoczył prompt o poświadczenie administracyjne. Tak jak mówiłem, działamy tutaj na koncie administratora, więc nic więcej nie musi on robić. No ale dobra, mamy już ten komputer podłączony do niego. Mamy też, jesteśmy podłączeni i mamy zalogowaną aplikację Teams. Druga z rzeczy przydatnych, jeżeli chodzi o Desktop Central i narzędzia Tools, to jest System Manager. I teraz tak, wyobraźmy sobie sytuację, że aplikacja nie działa nam w sposób stabilny, być może się nie łączy, raczej nie mówimy tutaj o samej wydajności aplikacji, bo tak jak mówiłem, narzędziem tym nie jesteśmy w stanie pomierzyć konkretnych parametrów, natomiast jesteśmy w stanie chociażby pobrać dzienniki zdarzeń, czy też logi samej aplikacji. I teraz tak, w standardowym wypadku wyglądałoby to tak, że albo ktoś z serwis desku musi podejść do komputera, wygenerować dziennik zdarzeń, pobrać go na jakiś pendrive bądź wysłać pocztą, no i wrócić. Bądź też, jeżeli, nie wiem, jest to gdzieś po godzinach pracy, a użytkownik korzysta, chce korzystać z tej aplikacji, bo ma jakąś ważną konferencję, no to być może poprosimy jego, żeby wygenerował tą paczkę, o ile będzie wiedział jak, w jaki sposób. W przypadku oczywiście aplikacji Teams jest to dość prosty sposób, ponieważ zbieramy sobie pliki pomocy technicznej z tego poziomu, natomiast możemy to zrobić równie dobrze za użytkownika, generując sobie taki plik pomocy zdalnej, zmienimy tylko nazwę, generując sobie plik pomocy zdalnej sami, i zaraz zobaczymy, chyba za dużo razy kliknęłem, i zobaczmy, czy nam się taki plik już wygenerował. Mamy, to jest pliczek, co prawda bez rozszerzenia konkretnego, ale to już pomijamy. I teraz tak, jak taki pliczek pobrać, też bez ingerencji użytkownika? Otóż tak jak wspominałem, narzędzie System Manager, a robiliśmy sobie to na tym komputerze, więc sprawdźmy, czy ten pliczek mamy możliwość pobrać. Za chwilkę nam się załaduje cała struktura katalogów z Windowsa, na którego się łączymy. Natomiast może przejdźmy jeszcze raz. O, mamy. I teraz tak. Użytkownik, który był zalogowany, to użytkownik Damian Łojek. I to, co nam się zapisało, to jest ten pliczek. I z tego poziomu jesteśmy go sobie sami w stanie pobrać. Nie będziemy go otwierać, zapiszemy go sobie. Taki plik możemy albo sami zdebugować, albo przekazać go do producenta, aby pomógł nam przeprowadzić analizę, co jest nie tak. Natomiast kolejne rzeczy. Jeżeli chcemy sobie zarządzać tym komputerem, chcemy odpalić jakiś skrypt, który podrzuci nam producent, aby weryfikować pewne rzeczy, z tego poziomu jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli chcemy sobie podejrzeć, jak wygląda task manager na danym komputerze, taki task manager jesteśmy w stanie sobie podejrzeć z możliwością ubicia procesów. Czyli jeżeli użytkownik pobrał nam oprogramowanie z jakiegoś dziwnego źródła, co uruchomiło nam addony w przeglądarce, co uruchomiły bądź też zainstalowało jakieś niechciane oprogramowanie, dany proces, który uważamy za podejrzany, z tego poziomu jesteśmy w stanie wyłączyć, bądź też odinstalować to oprogramowanie, bądź też podejrzeć sobie wpisy w rejestrze, czy się nie pozmieniały, bo takie możliwości też mamy. Dobra, wróćmy sobie jeszcze do samego Desktop Centrala. I kilka rzeczy, na które też warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o zarządzanie stacjami. Mamy dodatkowego addona w tej wersji Desktop Centrala, mianowicie zarządzanie przeglądarkami. Jeżeli korzystamy z przeglądarek Firefox, Google, Internet Explorer, mamy możliwości pełnej konfiguracji tych przeglądarek z zablokowaniem pobierania plików z określonych witryn, czy też
no, czy też blokowaniem instalowania poszczególnych elementów przeglądarek. W przypadku, gdy korzystamy z przeglądarek do połączeń konferencyjnych właśnie dla aplikacji Teams, no to pewne rzeczy możemy powyłączać, na pewne rzeczy jesteśmy w stanie pozwolić. I chyba ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o samego desktop centrala, to co sobie możemy podejrzeć na stacji, o czym nie wspominałem, to stan tej stacji, czyli czy mamy zablokowany dysk, czy mamy odblokowanego firewalla, jakie mamy brakujące patche, oczywiście z tego jesteśmy w stanie wygenerować pełne raporty i czy sam antywirus nie blokuje nam pewnej funkcjonalności, która odwołuje się do aplikacji konferencyjnych. Jeżeli używamy proxy i mamy błąd certyfikatu, jesteśmy w stanie też podejrzeć, czy certyfikaty, które są zainstalowane na komputerze, pozwalają na połączenia tego typu, czyli na połączenia wideokonferencyjne z wykorzystaniem określonych protokołów. Zbliżamy się pomalutku do końca. To jeszcze powiem tylko o jednej rzeczy dotyczącej administrowaniem urządzeniami. Bo tak jak mówiłem, praca zdalna wiąże się z tym, że jesteśmy rozproszeni po całym kraju, po różnych miejscach na świecie często. I jak poradzić sobie z problemem zarządzania stacjami, które są niepodpięte VPN-em? Otóż tutaj producent Manage Engine wyszedł troszeczkę naprzeciw temu problemowi i utworzył oprogramowanie, które służy jako swojego rodzaju proxy. Oznacza to, że mając jakiekolwiek połączenie do internetu, nasz użytkownik, klient ma jakiekolwiek podłączenie do internetu, to on jest w stanie się podłączyć do desktop centrala bez VPN-u. On to robi za pomocą łącza internetowego. W konfiguracji agenta mamy wpisane konkretne parametry dotyczące samego narzędzia Secure Gateway, czyli tego proxy pośredniczącego w wymianie komunikacji pomiędzy desktop centralem a agentem. I tak naprawdę gdziekolwiek by nie był użytkownik, jesteśmy w stanie wykonać połączenie. Czy to będzie połączenie remote control, czyli dopięcie się do sesji użytkownika, czy zarządzanie wszystkim, co na danej stacji jest konfigurowalne, czyli nie wiem, chociażby certyfikaty, chociażby urządzenia, które podpina, odblokowanie tych urządzeń. Mało tego, jesteśmy w stanie mu budować polityki. Jeżeli nie korzysta ze sprzętu korporacyjnego, a nasza polityka bezpieczeństwa mówi o tym, że nie może używać żadnych innych urządzeń niż te, które my określamy, możemy dla niego zrobić wyjątek, no bo nie ma innej opcji, żeby skorzystał ze sprzętu, który kupił. Bez ograniczenia, czy on jest podpięty VPN-em, czy nie. W pełni jesteśmy w stanie zarządzać tym komputerem. I wracając jeszcze do tego ostatniego slajdu, który zostawiłem sobie na koniec, tylko od bieżącego slajdu. Desktop Central jest tylko jedno z narzędzi, które ułatwia nam zarządzanie stacjami, natomiast on bardzo dobrze integruje się z innymi produktami Manage Engine'owymi. Otóż Manage Engine ma całą masę produktów. W liczbach będzie ciężko to podać, natomiast jest ich naprawdę dużo i często są to programy, które służą tylko i wyłącznie do zrobienia jednej funkcjonalności. Przykładem może być chociaż ADSL Service Plus, który pozwala na restartowanie swojego konta, hasła, bądź też odblokowanie konta w przypadku wygaśnięcia, braku zmiany hasła samodzielnie użytkownikom. Czyli on nie musi tak naprawdę odzywać się do administratora. W przypadku, gdy mamy już pracowników, którzy pracują przez dłuższy czas, wiedzą do kogo się odezwać w takich przypadkach, no to jest ok. Natomiast jak zatrudniamy ludzi, których tak naprawdę na żywo mogliśmy nigdy nie widzieć, co przykładem jest chociażby jedna z naszych spółek, gdzie chociażby rozmowy rekrutacyjne mogą odbywać się zdalnie, ponieważ są oni tak rozproszeni po świecie. I co w przypadku, gdy ktoś zablokuje sobie konto? No musi szukać kogoś, kto jest administratorem, musi znać tą osobę, wiedzieć do kogo napisać maila. Natomiast narzędzia tego typu pozwalają mu troszeczkę się usamodzielnić i myślę, że ułatwić pracę. Tak jak mówiłem, te wszystkie narzędzia, które widzą Państwo tutaj, służą przede wszystkim do zarządzania stacjami, komputerami. Narzędzie M365, które pozwala nam na pełne zarządzanie produktami Office 365, czyli chociażby Teamsami, chociażby pocztą.
oraz Service Desk Plus. Połączenie tego z Service Desk Plusem pozwala przede wszystkim na tworzenie dość zbudowanych procesów i zautomatyzowanie wszystkiego, co wymaga dużo czasu, gdybyśmy tego nie mieli. Jeżeli, nie wiem, potrzebujemy założyć konto, przychodzi do nas nowa osoba, potrzebujemy jej założyć konto w AD, potrzebujemy wydać jej komputer, potrzebujemy zainstalować oprogramowanie, tak naprawdę jesteśmy w stanie utworzyć z tego jeden proces, który będzie automatycznie działał, powiadamiał osoby odpowiedzialne za utworzenie odpowiednich elementów, bądź też skorzystać chociażby z AD Managera, gdzie po prostu podamy imię, nazwisko i on wszystko za nas zrobi, czyli utworzy konto w AD, utworzy konto w systemach, do których ma mieć dostęp dany użytkownik, nada uprawnienia, chociażby skonfiguruje self-service portal, który będzie miał z którego użytkownik będzie miał możliwość pobierania określonego oprogramowania. I tak samo, jeżeli się żegnamy z pracownikiem, no to oczywiście jednym kliknięciem jesteśmy w stanie zablokować wszystkie dostępy, jakie zostały nadane użytkownikowi. I to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację. Jeżeli by mieli Państwo jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę o kontakt ze mną, no i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zostawiam głos Bartkowi. Tak, dziękuję Ci, Damian. Ciekawostka mi się przypomniało, to będzie już kilkanaście lat temu, pracowałem w firmie, gdzie właśnie pracowałem zdalnie. Dostęp do poczty firmowej był tylko po VPN-ie i wygasło mi hasło w Windowsie. No taka wydaje się zwykła rzecz, ale takie narzędzie pewnie by rozwiązało problem, ponieważ usłyszałem, że jak hasło wygasło, no to muszę pojawić się w firmie, żeby zresetować to hasło, tak? Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że najbliższe biuro było w Wielkiej Brytanii, co będąc pod uwagę, że ja byłem w Warszawie, jest delikatnie drogą imprezą, jeśli chodzi o reset hasła. Natomiast też myślę, to co fajnie Damian pokazał, musimy zupełnie inaczej też podejść do zagadnień, bo niby mówimy o wydajności, o monitoringu, o Teamsach, ale na dobrą sprawę warto zwrócić uwagę właśnie, czy Teams są zaktualizowane, czy użytkownik nie ma jakichś dziwnych plików, systemów, coraz częściej jak użytkownicy pracują na własnych urządzeniach zdalnie, to jesteśmy w stanie w ten sposób wyciągnąć, że tak powiem, dużo więcej, co się dzieje tak naprawdę na ich stacjach, potencjalnie zrobić taki trochę trade-off użytkowniku, możesz pracować ze swojego urządzenia zdalnie pod warunkiem, że pozwolisz nam na pewną, no może nawet nie kontrolę, ale chociaż do pewnego stopnia weryfikację polityk. I to jest jakby zupełnie coś, na co mam wrażenie, że kiedyś nie zwracaliśmy uwagi, bo po pierwsze, kiedyś wszyscy mieli komputer firmowy z automatu ze zblokowanymi uprawnieniami. To już się dawno zmieniło, a ta pandemia tak naprawdę pokazała, że to dużo częściej się dzieje. Więc myślę, że to też dosyć nietypowe tak naprawdę podejście do tego tematu. Natomiast zdecydowanie przydatne. Jeszcze raz Damian dziękuję, natomiast jeśli chodzi o Państwa, to chciałem zwrócić uwagę, że albo już, albo za chwileczkę w systemie pojawi się ankieta, gdzieś tak chyba na górze, w końcu nie wiem gdzie pokazać, żeby w systemie dobrze się wyświetliło, natomiast ta ankieta, o której mówiliśmy, gdzie opaski Amazfit będą też dla Państwa wtedy za wypełnienie ankiety, powinna już albo za momencik być dostępna. Natomiast w tej chwili, a w zasadzie za 30 sekund zaproszę Państwa na 15-minutową przerwę, ponieważ o 13 zaczynamy ostatnią naszą czysto techniczną sesję i też na żywo kilka rozwiązań, a slajdów ledwie tylko do rozpoczęcia. Natomiast w tej chwili, jak po każdej przerwie, czy jakby w trakcie każdej przerwy, tak jak powiedziałem, pytanie, jeśli chodzi o nasz konkurs, quiz, pytanie numer 3, ostatnie na dzień dzisiejszy. Podobnie jak wcześniej, proszę o szybką odpowiedź ABC na adres szkolenia@pasus.com. Może wcześniej nie mówiłem, ale warto, żeby to był jakiś taki mail sensowny, firmowy, żebyśmy byli w stanie Państwa rozpoznać. Więc jeszcze raz, Damian, dziękuję. Pytanie quizowe jest wyświetlone, ankieta powinna być dla Państwa dostępna, a my widzimy się równo o 13, czyli za 16 minut. Dziękuję i do zobaczenia.